W sobotnie przedpołudnie Neptun na stadionie przy ulicy Sportowej w Końskich podejmował lidera czwartej ligi Wierną Małogoszcz. Starcie zakończyło się porażką gospodarzy 0-1. A mogło być zupełnie inaczej. W pierwszej połowie starcia dwie znakomite szanse na zdobycie gola miał Karol Armata. Nasz napastnik nie wykorzystał rzutu karnego, a także trafił w poprzeczkę. W odpowiedzi tuż przed przerwą dla gości trafił Michał Smolarczyk. W tej odsłonie groźnej kontuzji doznał Karol Stalmasiński, obrońca Wiernej Małogoszcz. Niezbędny był przyjazd karetki pogotowia. Drugie 45 minut to początkowo wyrównana gra. Na akcję Neptuna tym samym odpowiadali zawodnicy z Małogoszcza. Z biegiem minut rysowała się jednak przewaga podopiecznych Waldemara Szpiegi. Atakowali oni raz po raz, ale swoich sytuacji nie potrafili wykorzystać. Wiedzieliśmy, że będzie to na pewno ciężki mecz. Spodziewaliśmy, ale mówię, no pierwsza połowa... Powinniśmy prowadzić rzut karny, mamy sytuację na 2-0, całkiem inaczej by się grało i nie, inaczej by to poszło, no ale no cóż, Karol nie strzelił rzutu karnego, no staraliśmy się po prostu zagrozić Wiernej, były te sytuacje w drugiej połowie, nie stworzyliśmy, no trudno, no przegraliśmy 1-0, ale no mówię, dwie połowy, do przerwy powinniśmy prowadzić 2-0, a przegrywaliśmy 1-0, a w drugiej połowie, no mieliśmy te swoje sytuacje, w sumie Wierna miała dwie, jedną strzeliła. No niestety, jedziemy teraz do Sędziszowa po punkty, no taka jest piłka. Warto wspomnieć, że w końcówce meczu Neptun wielokrotnie atakował skrzydłami, a groźne wrzutki wygaszane były jednak przez obrońców Wiernej. Wydaje się, że przy tego typu akcjach arbiter spotkania mógł choć raz wskazać na jedenastkę, ponieważ napastnicy MKS-u cały czas byli agresywnie atakowani przez obrońców gości. Do końca spotkania nic się jednak nie zmieniło i żółto-niebiescy przegrali 1-0. Po meczu doszło do ładnej uroczystości. Kibice i koledzy z zespołu w piłkarski sposób uczcili 18 urodziny jednego z zawodników Neptuna, Bartosza Sztandery. Za tydzień konetrzanie w Sędziszowie zmierzą się z tamtejszą Unią.